Dobrze. Zobaczymy, czy wystartujemy. Musimy jeszcze drobne poprawki w samochodzie zrobić i generalnie odcinki super. Jak wyglądały przygotowania? Mieliście okazję pojeździć? Tak, trochę pojeździliśmy, także fajnie. I jak plan na jutro, na niedzielę? No ostro, jechać, cisnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale cisnąć. A przed nami już kolejna załoga, moi drodzy, numer 149, Antoni Malinowski, Paweł Sasi. Witajcie w Świdnicy. Jak się czujecie przed tym startem? Będzie to dobry dla was rajd, jak sądzicie? No myślę, że tak. Pierwszy raz jedziemy Elmoto, znaczy Świdnicki rajd. Zobaczymy. My też zobaczymy i będziemy was oglądać na odcinkach specjalnych. Do zobaczenia na mecie. Do zobaczenia.
Zaczęliśmy spokojnie, standardowo po półrocznej przerwie. Potem przyspieszaliśmy z ASU na AS, było bardzo fajnie, dużo syfu. Bardzo nam się podobał rajd. Jak się sprawuje Peugeot? W miarę, jak na ten rok, to możliwie. Że się na jutro jedziecie dalej swoim tempem, czy coś przyspieszamy? Nie, przyspieszamy.